Hej, cześć, witajcie. Z tej strony wasze ulubione masło. Dawno nie budowaliśmy żadnego peceta tutaj na kanale, nie? Dzisiaj zrobimy sobie taki filmik, w którym zbudujemy sobie peceta właśnie pod kartę 3070. Wpadłem na taki pomysł, że skoro mam 3070, a już no, trochę czasu jest, to zamiast robić nudną recenzję, zbudujemy sobie peceta. Czyli mamy 3070 i spróbowałem tak dobrać części, żeby nie było jakiegoś specjalnie dużego, wąskiego gardła i w efekcie wyjdzie nam pecet, który będzie w stanie uruchomić każdą grę na maksymalnych ustawieniach w rozdzielczości Full HD i 1440p. Dobra, słuchajcie, zaczniemy sobie od ogółu do szczegółu, czyli platforma. Powiem wam, ciekawych czasów dożyliśmy, bo postawiłem tym razem na platformę Intela. Już wam tłumaczę dlaczego. Okazuje się, że taka i5-10400F jest tańsza niż Ryzen 3600. No a w grach jednak jakby nie było, to sobie lepiej radzi. Swoją drogą, jeżeli ktoś z was zastanawiałby się, jak taka 3070 działa z Ryzenem 5600X, to niedługo na Morele również będę robił taki materiał, więc sobie porównamy, jak to wypada, no ale w tej cenie no, nie znajdziemy po prostu nic lepszego. RAM i dysk postanowiłem wziąć sobie takie. Mamy Kingstony 16 GB DDR4 o taktowaniu 3200 MHz, co prawda. I tutaj chciałbym o tym troszeczkę porozmawiać. Wybrałem te kości głównie ze względu na wygląd, jak mam być szczery, bo są ładne z RGB. Niestety wada płyt B460 od Intela polega na tym, że w momencie, gdy używamy i5, nie będziemy mogli ustawić taktowania RAMu wyższego niż 2666 MHz. Więc zakup takiego RAMu tutaj ja postawiłem tylko i wyłącznie na wygląd, jak mam być szczery. Spokojnie możecie tutaj wziąć kości troszeczkę tańsze, bez RGB. No i mamy jeszcze dysk 1 TB, też od Kingstona. 1 TB, moim zdaniem to jest taki złoty środek, jeżeli mówimy o grach. Teraz dużo gry lepiej działają, gdy są zainstalowane na SSD-kach. No i te pamięci też staniały, no i również konsole mają po 1 TB faktycznej pamięci SSD, więc no już myślę, że to jest taki naprawdę rozsądny wybór, jeżeli chodzi. Z akcesoriów jeszcze mamy tak. Mamy jeszcze dwie rzeczy. Wziąłem troszeczkę lepsze chłodzenie. Z 10400F mamy no stokowe chłodzenie Intela, które już troszeczkę memami się okryło, więc pomyślałem, że weźmiemy takiego deep cooler, żeby nasz procesorek był elegancko chłodny i cichutki dodatkowo. No i wziąłem też jeszcze podpórkę dla karty graficznej. Czy będzie ona nam niezbędna, czy nie, to zobaczymy, ale z racji tego, że no, jak widzicie, karty graficzne nam cały czas rosną, a nie maleją, to myślę, że rozsądne jest rozważyć wsparcie takiej karty graficznej, żeby nie nadwyrężać specjalnie naszego portu PCI Express. No, a skoro o karcie graficznej mowa, to mamy tutaj śliczną NVIDIA RTX 3070. Jest to konkretnie model Gigavart 3070 Phoenix GS. Naprawdę mocna i fajna karta, 8 GB VRAM-u na pokładzie. Jest to grafa, która odpali każdą grę z ray tracingiem na 1080p czy 1440p. Obudowa jest fajna. Wziąłem troszeczkę mniejszą, z racji tego, że mamy też troszeczkę mniejszą płytę główną. Nie jest to normalny format ATX, tylko mikro ATX, o ile się nie mylę. Więc wziąłem troszeczkę mniejszą obudowę, żeby nam elegancko spasiła pod to, co będziemy budować. O, siup. No, więc mamy tutaj obudowę Deepcoola, jest to MaCube 110. Generalnie obudowy Deepcoola mi dość mocno do gustu przypasowały, szczerze mówiąc, one mają takie fajne magnetyczne otwieranie. Się śmieję, że to tak jak do piekarnika, ale co jest fajne, tutaj mamy wloty, więc możemy sobie nawet wentylatory na froncie zabudować. U góry też mamy wentylowany meshowy panel i z tyłu też mamy jeszcze wentylację, więc myślę, że elegancko nam do takiej płytki będzie pasować taka ładna buda. Krócej, no i zapomniałem, zasilacz jeszcze przecież 650 W styknie, myślę, do takiego buildu Corsera. Będzie git 80 plus brąz. Dobra, no to bierzemy sobie naszą płycie z pudełka. Tutaj oczywiście mamy jeszcze jakieś inne kablologie. O, mamy backplate'ik, to nam się przyda. I tu mamy co? Kabelek SATA, kolejny do kolekcji nam się raczej nie przyda. Tutaj do mocowania dysku M2 też nam się przyda, jak znam życie. Najpierw wyciągniemy naszą płytę i żeby jej nie kłaść bezpośrednio na stoliku, co można zrobić, możecie sobie wziąć normalnie na pudełko, tutaj siup, walnąć płytę po to, żeby wam się żadne przepięcie nie zrobiło. No i to jest gitara.
Procki intelowe mają piny w płycie głównej, więc tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Generalnie jest to taka najbardziej newralgiczna część, jeżeli chodzi o budowanie peceta. No i w momencie teraz musimy sobie popatrzeć, gdzie jest tutaj trójkącik i gdzie są nasze piny. Rzucamy sobie delikatnie procesor, nie dociskamy go, wszedł nam elegancko. Teraz sobie zamykamy i powinien nam plastik odskoczyć. I odskoczył. Siup! Nasz procek już jest bezpieczny, więc taka najbardziej ryzykowna część za nami. Mamy nasze kosteczki. I teraz tak, w momencie, gdy mamy dwie kości dual channel, robimy to w ten sposób, że chcemy zamontować dwie kości dla odpowiednich kolorków, jak widzicie. I zasada jest taka, że montujemy kości dalej od procesora. Czyli w tym momencie rzucamy to sobie tak. Delikatnie tutaj do naszych slocików. I dociskamy, aż usłyszymy kliknięcie i nam się klips zamknie. I analogicznie robimy z drugim tym naszym szarym slotem, który mamy tutaj. Siup. Pyk. I mamy RAM zamontowany. Dobra, widzicie, tutaj mamy akurat dwa złącza M2 na tej płycie. No i montujemy sobie dysk do jednego z tych slotów. Z tym, że jak widzicie, tutaj nie mamy go do czego przykręcić. I tutaj mamy takie małe placeholdery, że tak powiem. Więc sobie je zaraz wkręcimy i będziemy mogli zamontować dysk. Sobie od razu też wkręcę ten drugi, żeby mi się to gdzieś nie zgubiło, bo akurat to lubi się pogubić troszeczkę. Siup, troszeczkę go tutaj delikatnie docisnąć, żeby wskoczył. I teraz będziemy go mogli bezpiecznie sobie przykręcić, żeby nam nigdzie nie uciekł. No, chodź tu śrubeczko. O, śrub, 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 śrub. Mamy tutaj chłodzenie też Deepcoola, tak jak obudowę. Jest to AS500, takie nie za duże chłodzenie. Generalnie od biedy moglibyście używać tego stokowego chłodzenia od Intela, ale ja mam takie wrażenie, że nawet o ile nie będziemy podkręcać tej piątki, bo się nie da, no to chociaż jakieś takie tańsze, ale lepsze chłodzenie niż stokowe wydaje mi się, że warto kupić. Po prostu, żeby nasz komputer był cichy i nie nabierał temperatur z czasem, a też im będziemy mieli niższe temperatury, tym też bez problemu tryb turbo będzie nam się na procesorze mógł utrzymać, więc myślę, że jak najbardziej warto, pomimo że nie będziemy podkręcać. Ulala! Nawet takie nie za małe to chłodzenie. Spodziewałem się, że będzie mniejsze trochę. No to taki konkretny overkill nam wjedzie na tą i5, ale kurde, waży to. No, ale będzie elegancko, myślę. Jak zamontować backplate chłodzenia? I to jest... To trzeba wziąć instrukcję. Trzeba usiąść na spokojnie. Akurat to już jest któreś moje chłodzenie Deepcoola i zawsze mi się bardzo to podoba w tych chłodzeniach, że ten system montażu tych chłodzeń jest naprawdę dziecinnie prosty i jest bardzo wygodny. Kurde, ja tu chciałem wam pokazywać dobre praktyki i wyskoczyłem z tą podpórką pod dużą kartę graficzną, a się okazało, że Deepcool jest taki sprytny, że zobaczcie, wbudował nam tutaj taką podpórkę w obudowę. Dużo tych kabli, nie mamy modularnego zasilacza, no. Tak to jest, jak się tnie koszty potem, ale będzie działać. Okej, backplate'ik wskoczył bez problemu. Dobra, no i nasze wykańczające ruchy. RTX-ik, nasz kochany. Siup. Cyk. Myk. Generalnie tak patrzę na tą nóżkę. Jest ona całkiem spoko i też świeci i byśmy ją mogli wstawić tak gdzieś tutaj, ale tak sobie myślę, że jak mamy w sumie już to wspomagadło, które jest tutaj w obudowie, tutaj, i zaraz je sobie ustawimy, to nie wiem, czy jest po prostu sens dawać kolejne. No, jeżeli ktoś z was ma obudowę i nie ma takiego fajnego bajeru, no to jest to naprawdę dobra praktyka, żeby wam slotu nie obciążało, bo jak widzicie, ta karta, no, na trochę waży jednak. I to gotowe jest. Kurde, całkiem fajnie to wygląda. W sensie tak bardzo estetycznie wyszło. Kabelki się udało fajnie tutaj poukładać. No, ale ogólnie fajnie. Taka mniejsza troszeczkę obudowa, bo mniejsza płyta główna. Karta się wyróżnia, jest duża. Duża, bo mocna. Będziemy testować. No i nasz PC jest gotowy. Posprawdzałem dla was wszystko, co trzeba, czyli gry i stres testy. Ale zanim przejdziemy do tego, chciałbym jeszcze powiedzieć o feature'ach, które nam daje
RTX. Myślę, że skoro mamy taką kartę, to warto je omówić. Po pierwsze, mamy ray tracing. O ray tracingu myślę, że każdy z Was już na tym etapie słyszał. W skrócie powiem, że jest to metoda śledzenia promieni. No i daje nam takie feature'y w grach, jak na przykład generowane cienie realistycznie, odbicia, czy ogólnie oświetlenie danego otoczenia. Najlepiej przykład ray tracingu widać na Minecrafcie. Ja jakiś czas temu robiłem na ten temat materiał, więc możecie sobie tutaj kliknąć w kartę i sobie zobaczyć ten materiał, jeżeli Was to interesuje. No i co ważne, ten ray tracing rzeczywiście jest wspierany teraz już naprawdę w wielu grach, jak na przykład nowe Call of Duty, Fortnite, właśnie Minecraft, czy nadchodzący Cyberpunk, więc tytułów jest naprawdę mnóstwo i jest w czym wybierać. Drugim ważnym featurem jest DLSS, Deep Learning Super Sampling. Ja wiem, że to trochę brzmi strasznie, ale w istocie jest to stosunkowo proste. Generalnie działa to w ten sposób, że jeżeli gramy, dajmy na to w grę na 1440p, to DLSS obniża nam rozdzielczość, no i rdzeniami tensor RTX upskaluje to właśnie do tej rozdzielczości. Powiem Wam, obraz na pierwszy rzut oka jest nie do odróżnienia, a co bardzo ważne, daje nam to porządnego kopa, jeżeli chodzi o FPS-y. Zresztą, co ja Wam tutaj będę tłumaczył, popatrzcie sobie na ten obrazek i spróbujcie zgadnąć, czy jest włączony DLSS, czy nie. No a teraz popatrzcie na ten drugi klip. Jak myślicie, jest włączony DLSS, czy nie? Ogólnie rzecz biorąc, to powiem Wam tak, no ciężko jest to odróżnić też poniekąd przez kompresję YouTube'a, który nam tutaj ją narzuca, ale powiem Wam, że w realnym świecie jest to praktycznie no nie do odróżnienia, chyba że faktycznie wpatrzymy się w jakiś detal. W każdym razie w momencie, gdy gra jest dynamiczna, tego praktycznie się nie widzi, a kopa do FPS-ów daje porządnego. Na przykładzie Call of Duty tutaj Wam wrzucę wykres, jak to wygląda. No jesteśmy tutaj w stanie wyrwać kilkadziesiąt dodatkowych klatek, więc myślę, że warto, tym bardziej, że wizualnie wygląda to praktycznie tak samo. No i trzeci fajny feature to Nvidia Reflex. Działa to w ten sposób, że eliminuje nam to korejkę renderowania, co w efekcie przekłada się na to, że mamy mniejszego input laga. Ta funkcja jest właśnie też wspierana w nowym kodzie, ale jest także wspierana w Fortnite czy Valorancie, więc generalnie rzecz biorąc lepiej jest to włączyć, bo pogorszyć nam to nic nie pogorszy, a może nam pomóc wygrać duel. Więc jeżeli ktoś z Was jest fanem gier e-sportowych, to na pewno warto pamiętać o tej opcji. No i nie przeciągając dalej, zobaczmy w końcu, jak ta maszynka radzi sobie z grami. Zaczynając alfabetycznie, Assassin's Creed Odyssey, ustawienia ultra wysokie, rozdzielczość 1080p i 1440p analogicznie. Wyniki myślę, że naprawdę całkiem w porządku. Dalej przechodzimy do kontrol, oczywiście z włączonym ray tracingiem. Tutaj możecie również zauważyć trzeci wykres z tym DLSS-em, o którym wspominałem wcześniej. Dalej przechodzimy do popularnego shootera, Counter-Strike Global Offensive. No nie wiem, kto z Was kupuje 3070 do grania w tą grę, ale gdyby ktoś z Was chciał pograć, to tak, można i praktycznie wyniki są takie same na rozdzielczości 1080p, jak i 1440p. Świeżynka, Call of Duty Cold War. Oczywiście ray tracing włączony na nastawy wysokie. Myślę, że wyniki naprawdę całkiem obiecujące na każdych z rozdzielczości, no i również 1440p z DLSS-em. Dalej mamy Death Stranding na ustawieniach bardzo wysokich. Tutaj możemy na rozdzielczości 1080p zauważyć wąskie gardło ze strony procesora, który ewidentnie nie pozwala rozwinąć skrzydeł naszemu RTX-owi. Dalej mamy Doom Eternal, gra na API Vulkan, również ustawienia Ultra Koszmar, no i tutaj naprawdę bardzo konkretne wyniki, również na rozdzielczości 1080p, jak i 1440p. Dalej mamy świeżynkę Ghost Runnera, oczywiście też z włączonym ray tracingiem i o kurde, ta gra rzeczywiście jest w stanie docisnąć 3070 do parteru. Need for Speed Heat, bardzo przyjemna wyścigówka na rozdzielczości 1080p, jak i 1440p, bardzo grywalne klatki, jednakże jak możemy zauważyć na 1080p procesor troszeczkę nam blokuje możliwości karty. Dalej kolejny hicior, Red Dead Redemption 2. Jeżeli ktoś z Was chciałby podbić dziki zachód na takiej maszynce, bez problemu się to uda w rozdzielczości 1080p czy 1440p na absolutnie wymaksowanych ustawieniach. Dalej mamy Shadow of the Tomb Raider, jedną z pierwszych gier, która faktycznie ray tracing obsługiwała. No i tutaj rzeczywiście bardzo obiecujące wyniki na obydwu rozdzielczościach. No i jako bonus mamy także DLSS-a, który pozwoli nam zyskać kilka dodatkowych klatek. Nasz kochany Wiedźmin 3 najlepszy. Oczywiście miejscówka Nowigrad, tak aby troszeczkę bardziej docisnąć procka. Jednakże tutaj na 1080p i 1440p bardzo, bardzo konkretne wyniki. No i oczywiście nasze zestawienie kończymy Wolfensteinem Youngblood na ustawieniach z ray tracingiem, Mindlieben, tutaj oczywiście dwie rozdzielczości plus DLSS.
Widzieliśmy testy w grach, chciałbym też powiedzieć troszeczkę o bottlenecku. To znaczy, oczywiście, bottleneck będzie występował. To wszystko bardzo zależy od gier, bo jeżeli ktoś z Was gra na rozdzielczości Full HD i jednak zdecyduje się grać w gry, które ray tracing obsługują, chciałby go włączyć na wysokie nastawy, to bez problemu taka konfiguracja sobie poradzi. Jednakże, jeżeli ktoś z Was zdecyduje się na granie w wyższej rozdzielczości 1440p, to myślę, że taka konfiguracja będzie praktycznie idealna, bo tam o bottlenecku ze strony procesora na pewno nie można mówić. Wrzuciłem dla Was jeszcze testy syntetyczne z samego procesora w Cinebenchu R15 i R20. No i wyniki prezentują się następująco. Pomyślałem, że jako składamy takiego peceta, warto będzie również sprawdzić, jak zachowują się komponenty temperaturowo, jaka jest kultura pracy tego kompa. W momencie, gdy obciążyłem sam procesor programem Prime 95, mieliśmy 58 stopni Celsjusza przy taktowaniu 3,3 GHz. I piątka ma taki tryb turbo, że pozwala działać na 4 GHz przez pewien czas, jest to około minuty. Później te taktowanie spada właśnie do poziomu 3,3 GHz. Myślę, temperatury na procku naprawdę bardzo w porządku. Dalej sprawdziłem kartę graficzną programem Furmark. No i tutaj przy 30-minutowym teście osiągnęliśmy temperaturę 78 stopni. Dalej pomyślałem, że rozsądne będzie uruchomić te dwa programy jednocześnie, czyli maksymalnie obciążyć procesor i kartę graficzną. No i karta graficzna siedziała nam na 79 stopniach, więc mała różnica, ale procesor no poszybował rzeczywiście do góry. Całe szczęście, że zdecydowałem się tutaj zastosować to lepsze chłodzenie, no bo myślę na stokowym to moglibyśmy mieć tutaj niemiłą niespodziankę. Jednakże wiadomo, to są testy syntetyczne, jak to wygląda w prawdziwym życiu podczas grania. Do tego testu użyłem akurat Red Dead Redemption 2. No i tutaj przez pół godziny giercowania mogliśmy liczyć na 78 stopni na karcie graficznej, a procesor siedział sobie na przyjemnych 65 stopniach. Więc jeżeli chodzi o kulturę pracy tego kompa, to ja jestem z tego zadowolony. Myślę, że na pewno warto do takiej piątki rozważyć sobie właśnie zakup troszeczkę lepszego chłodzenia. Nie siedzieć na stokowym, bo jest ono po prostu śmiesznie małe. No i w momencie, gdy faktycznie chcecie pograć gierki w wysokich klatkach, no to lepiej nie ryzykować tym, że nasz procesor będzie siedział na jakichś wysokich temperaturach. Wydaje mi się, że ten PC wyszedł naprawdę całkiem spoko. Jesteśmy tutaj w stanie uruchomić każdą możliwą grę z ray tracingiem i nawet z ray tracingiem te gry będą miały bardzo wysokie klatki. Myślę, naprawdę kusząca opcja. Jeżeli ktoś z Was ma budżet na 3070, to jest, tak jak mówiłem, takie absolutne minimum, w które bym poszedł. A jeżeli ktoś z Was szukałby troszeczkę może bardziej nastawionej na przyszłość konfiguracji z tym właśnie RTX-em 3070, zapraszam Was na Morele TV. Tam będę składał również podobny zestaw z tym, że z Ryzenem z serii 5000. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.